Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w przyszłym tygodniu, będzie głosowana rezolucja na temat sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Głosowanie odbędzie się bez debaty. Głosowanie nad rezolucją w sprawie sytuacji w Polsce zostało dopisane do planu najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego dzięki porozumieniu dwóch największych frakcji – Europejskiej Partii Ludowej oraz Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Do tej pierwszej należą europosłowie Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. EPL ma taką siłę w Parlamencie Europejskim, że razem z socjalistami przesądzą o tym, że ta rezolucja będzie. To będzie rezolucja już bez debaty, tylko same głosowanie. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, podsumowując swoją wizytę w Warszawie, zapewnił, że Komisja nie podejmie wobec Polski nowych kroków w ramach procedury ochrony praworządności. Dodał jednak, że procedura nie została całkowicie zamrożona. Jego zdaniem punktem wyjścia do rozwiązania jest publikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez rząd. Na pewno nie chcemy, żeby to się ciągnęło. I żeby w państwie członkowskim Unii Europejskiej były dwa systemy prawne, równoległe. Timmermans przyznał, że po stronie polskich władz widać wolę dialogu z Trybunałem oraz opozycją. Potwierdzają to także słowa najważniejszych osób w państwie. W Polsce nie ma łamania demokracji, że demokracja ma się dobrze. Można odczytać te wypowiedzi osób odwiedzających Polskę jako taką zachętę do dobrego dialogu i ten dialog chcemy podtrzymywać. Przyjęcie rezolucji przez Parlament Europejski w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym w Polsce, na co nalegała Platforma Obywatelska, jest jednak dolewaniem oliwy do ognia. Unia Europejska, Komisja Europejska stara się odpuścić ten problem, stara się go wyłagodzić na ile się to da, ale niestety parlamentarzyści, szczególnie Platformy Obywatelskiej, nie dają dopuścić do wyciszenia. Podgrzewanie konfliktu dotyczącego Trybunału i unikanie dialogu opozycji ze stroną rządową na pewno nie służy polskiej racji stanu. Czy Trybunał Konstytucyjny utrzymuje podwójny porządek prawny w Polsce? Prezes Andrzej Rzepliński po raz kolejny podjął decyzję, że Trybunał będzie wyrokował w oparciu o stare przepisy. To łamanie prawa, alarmuje minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Rozpatrując jedną ze spraw leżących na wokandzie, Trybunał zastosował przepisy ustawy z czerwca, mimo że zostały w grudniu uchylone przez parlament. Zanim jednak rozprawa się rozpoczęła, prezes profesor Andrzej Rzepliński poinformował o przesłanym na jego ręce piśmie od prokuratora generalnego, który wskazuje, że Trybunał łamie prawo, nie stosując się do ustawy o Trybunale. Niepodporządkowanie się postanowieniom tej instrukcji grozi konsekwencjami prawnymi. Nikomu tym pismem nie groziłem, ale podkreśliłem w nim, że decyzja Trybunału z marca nie może być uznana za wyrok i opublikowana, dlatego w dalszym ciągu obowiązuje przyjęta w grudniu przez Sejm ustawa o Trybunale. Nigdy nie będę uczestniczył w łamaniu Konstytucji Rzeczypospolitej, ani tego aprobował. Dlatego mimo przysługujących mi jako prokuratorowi generalnemu uprawnień, nie będę zajmował stanowiska w sprawach, które sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z zarządzaniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego rozpatrują. Podkreśla minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wczorajszy wyrok wprowadza dwa porządki prawne w Polsce. Pierwszy stanowiony przez parlament i przez prezydenta oraz drugi mówiący, że Trybunał te ustawy nie tylko może oceniać, ale wręcz ignorować. Co więcej, prezes Trybunału profesor Andrzej Rzepliński uznał, że może przywrócić obowiązywanie przepisów, które zostały uchylone. Tym samym podjął decyzje, do których prawo ma tylko parlament. W momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzeka o niekonstytucyjności nowelizacji, ustawy nowelizującej daną ustawę, ustawa ta przestaje obowiązywać, ale nie oznacza to, że uchylone tą ustawą przepisy tak jakby są wskrzeszane. Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie stał na stanowisku, że jest negatywnym ustawodawcą, tylko negatywnym ustawodawcą. W związku z tym może uchylać przepisy, ale nie może reanimować przepisów, które były już przez Sejm uchylone. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że Trybunał działa poza systemem i porządkiem prawnym w Polsce, natomiast prezes Andrzej Rzepliński jest bardziej politykiem i sędzią i swoim działaniem zaognia spór. Interwencja ministra Zbigniewa Ziobry nie spodobała się liberalno-lewicowej opozycji, która domaga się od niego wyjaśnień. Nowoczesna mówi nawet o dymisji szefa resortu sprawiedliwości.
Zachowanie prezesa Andrzeja Rzeplińskiego to całkowite bezprawie. Demonstruje on brak szacunku dla obowiązującego prawa, mówił wczoraj w programie Polski Punkt Widzenia wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Wszyscy obywatele są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego prawa. Z tego obowiązku nie są wyłączeni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, podkreślał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Prawo, przypominam, uchwalone przez parlament, podpisane przez prezydenta, cieszy się domniemaniem konstytucyjności, w związku z powyższym jest powszechnie obowiązujący prawem, wszystkich obowiązuje. A sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali, że ta jedna ustawa ich nie obowiązuje. I to jest radykalne łamanie prawa. Zachowanie prezesa Trybunału tworzy niebezpieczny precedens. Na tego typu zasadzie, kiedy założymy, że jakaś grupa osób może uznać, że jakieś prawo ich obowiązuje, a jakieś prawo ich nie obowiązuje, to może zrobić w Polsce wszystko. A na to nie może być zgody. Bo jednak ja uważam, że najważniejsze, że jesteśmy demokracją, a demokracja polega na tym, że są wybory i w demokracji jest suweren, są Polacy i to oni decydują, jak ma ich państwo wyglądać, a nie na odwrót. Wiceminister Sprawiedliwości przypomniał, że prezes Andrzej Rzepliński uczestniczył w tworzeniu ustawy wprowadzającej szkodliwe zmiany w Trybunale, którą przyjęła koalicja PO-PSL. Platforma spodziewała się, że wkrótce może stracić władzę. Widziała, że traci poparcie społeczne i w związku z tym kombinowała, jak sprawić, żeby mimo że stracą władzę, żeby dalej mogli w Polsce rządzić, albo żeby mogli blokować wolę ludzi. I stworzyli sobie nowy Trybunał Konstytucyjny, taką trzecią izbę parlamentu i uznali, że bez względu na to, kto wygra wybory, to rządzić będzie Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska w ten sposób chciała blokować wszystkie ustawy i reformy wprowadzane przez nowy rząd, dodał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Przez zaniedbania rządu PO-PSL Polska może stracić aż 67 miliardów złotych z funduszy unijnych na inwestycje kolejowe. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad specustawą, która ma uratować te środki. Specustawa ma uratować 67 miliardów złotych na inwestycje kolejowe. Nad projektem pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Sprawa jest pilna, bo Polsce już teraz grozi utrata wielu miliardów złotych z funduszy unijnych na kolej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Powód? Poprzedni rząd nie zostawił po sobie projektów modernizacji i remontów linii kolejowych, w związku z tym inwestycje zostały spowolnione. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk mówi wprost, że szuflady są puste, a na przygotowanie prac torowych potrzeba bardzo dużo czasu. Inwestycja kolejowa trwa z reguły od 4 do 5 lat, bo tyle zajmuje wykonanie projektu, uzyskanie wszystkich zezwoleń i uzgodnień administracyjnych, przeprowadzenie przetargu i wykonanie prac budowlanych. Czyli zadania, nad którymi teraz rozpoczęłyby się prace, byłyby zrealizowane najwcześniej w 2020 roku, a wtedy na pewno Polska nie zdąży wydać wszystkich pieniędzy z Krajowego Programu Kolejowego. Chodzi o wspomniane 67 miliardów złotych. Większość programu stanowią fundusze unijne, których wypłata dla Polski byłaby wtedy wstrzymana przez Komisję Europejską. Młodzi, nie dajcie się zniewolić. To temat konferencji naukowej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Rozpoczęła ją msza święta. Wykłady otworzy ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu apostolstwa trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski. Swoje referaty wygłoszą ksiądz dr Marek Dziewiecki, Młodzi nie dajcie się zniewolić, dr habilitowany Krzysztof Wojcieszek, Blaski i cienie ustawy o wychowaniu do trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, co powinno się zmienić w nowych przepisach, oraz rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ojciec dr Zdzisław Klawka, walka o trzeźwość, a ocalenie godności człowieka. Temat konferencji nawiązuje do tematu całorocznej pracy apostolstwa trzeźwości, która w tym roku swe wysiłki duszpasterskie skupia głównie na ludziach młodych, którzy, jak pokazują statystyki, coraz częściej sięgają po alkohol. Hasło nawiązuje do apelu świętego Jana Pawła II skierowanego do młodzieży w Poznaniu w 1997 roku. Te słowa papież powtórzył także podczas homilii w Sandomierzu w roku 1999. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i
sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę. Cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia. Jak podkreślają organizatorzy, konferencja jest odpowiedzią na to wezwanie świętego Jana Pawła II. Zespół Apostolstwa Trzeźwości zachęca jednocześnie, aby szczególną troską otoczyć młodzieżowe grupy parafialne, które w swoim programie podkreślają znaczenie abstynencji, tak jak czyni to Krucjata Wyzwolenia Człowieka czy Ruch Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W Krakowie trwa jubileuszowy Kongres Miłosierdzia. Miejscem spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia jest sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach, gdzie ostatnie lata swojego życia spędziła święta siostra Faustyna Kowalska i gdzie święty Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Ten kongres jest związany z rokiem jubileuszowym. To ojciec święty Franciszek zdopingował nas do tego, żebyśmy zorganizowali taki kongres, bo w Krakowie organizujemy co 3 lata kongresy miłosierdzia o wymiarze światowym, międzynarodowym. Ten jubileuszowy dotyczy miłosierdzia Bożego w praktyce. Ponieważ miłosierdzie Boże to wielki temat teologiczny, ale temat przeżywany przez ludzi w parafiach. Zaprosiliśmy więc księży z parafii, szczególnie tych księży, którzy mają sanktuaria Bożego Miłosierdzia, tych księży, którzy mają bramy jubileuszowe miłosierdzia. Chodzi o to, żeby podzielić się tym doświadczeniem, jak przeżywać rok miłosierdzia, jak się modlić w tym roku. A teraz czas na zagranicę. Wyciągnięto pierwsze polityczne konsekwencje z afery Panama Papers. Jako pierwszy dymisję złożył premier Islandii. Jego nazwisko widnieje na niechlubnej liście kancelarii Mossack Fonseca. Kilka dni temu wyszło na jaw, że jego żona ma ukryte kilka milionów dolarów w rajach podatkowych. Obowiązki premiera przejmie tymczasowo minister rybołówstwa i rolnictwa. Już w marcu pojawiły się pierwsze doniesienia na temat finansów premiera Islandii i jego małżonki. Gdy opublikowano dokumenty z afery Panama Papers, okazało się, że premier w 2007 roku kupił wspólnie z żoną na brytyjskich Wyspach Dziewiczych firmę, która miała służyć do ukrywania milionowych inwestycji. Sam premier był formalnie współwłaścicielem firmy do końca 2009 roku, kiedy to pozbył się udziału w spółce za $1 na rzecz swojej małżonki. Jeszcze kilka dni temu z całą stanowczością wszystkiemu zaprzeczał. Na pewno nie złożę dymisji z tego powodu. Faktem jest, że moja żona zawsze płaciła swoje podatki. Mogę również zauważyć, że ona unika wszelkich konfliktów interesów poprzez inwestowanie w islandzkich firmach na rynku w tym samym czasie, kiedy sprawuje urząd polityka. Jestem gotów przedstawić nasze interesy mieszkańcom Islandii, nawet jeśli doprowadzi to do niekorzystnej sytuacji dla mojej rodziny. Nowy premier Islandii, czyli ówczesny minister rybołówstwa i rolnictwa, ma kierować rządem do zaplanowanych na jesień przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Jest to duże obciążenie w tej sytuacji. Obejmuję fotel premiera w niezbyt szczęśliwej sytuacji, ale postaram się dać siebie wszystko i mam nadzieję, że mieszkańcy Islandii będą czuli, że nowy rząd zaprowadzi stabilność zarówno w polityce, jak i w zarządzaniu. Pytanie, jak opisałbym wydarzenia ostatnich dni, były dramatyczne. Być może już niedługo posypią się kolejne głowy. Inne znaczące nazwiska znajdujące się na skandalicznej liście to saudyjski król Salman, prezydent Rosji Władimir Putin, chiński premier Li Penga, syryjski prezydent Bashar al-Assad oraz członkowie rodziny Davida Camerona. Według doniesień mediów w aferze panamskiego raju podatkowego przewijają się 3 nazwiska Polaków: Pawła Piskorskiego, Marka Profusa i Mariusza Waltera. Polskie wątki w aferze zbada specjalny zespół Ministerstw Finansów i Sprawiedliwości. Śledztwo ma prowadzić Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. I to wszystko teraz. Na kolejne informacje dnia zapraszam w południe. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. W
Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Czwartek w wielu regionach Polski będzie pochmurny. Najpierw parasole przydadzą się w województwach zachodnich, a po południu również na wschodzie kraju. Na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Jednak nie wszędzie będzie brzydko. Pogoda dopisze na Mazowszu, Podlasiu, a także Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni w Szczecinie do 19 stopni na Podkarpaciu. Ciśnienie atmosferyczne będzie wolno spadać, a warszawskie barometry wskażą 1009 hektopaskali. I na koniec została nam jeszcze szczegółowa prognoza pogody. Zapraszam.